Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na Jasnej 31, w miejscu, które kojarzy się Gliwiczanom ze sportem, rekreacją i odpoczynkiem. Dzisiaj w bojowym nastroju wkroczymy na ring. Zapraszam Państwa serdecznie. Obok mnie pan Henryk Wilk, współorganizator Mistrzostw Kobiet w boksie. Bardzo proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie? Jest to 13. Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w boksie. Jest to największa impreza bokserska w Europie, a można powiedzieć na świecie, boksu amatorskiego, oprócz takiej jak Mistrzostw Świata, czy Olimpiady, czy przypuśćmy Mistrzostw Europy. Każdy, kto przyjeżdża tutaj, może być Mistrzem Świata, Mistrzem Europy, ale nie wygra na Mistrzostw Śląska. I to jest coś, co każdego to jest to, że może być mistrzem Polski, przegra swoją walkę tutaj. Może być mistrzem Europy, bo przyjeżdżają z całego świata. I to przyjeżdżają najlepsze reprezentacje. Dlatego jest to bardzo ważne, ten turniej, ze względu na to, że się sprawdzają dziewczyny i one tutaj pobierają naukę. Bo ich występ tutaj to służy do tego, że znajdują się później na ringach światowych, mają już doświadczenie. Proszę powiedzieć, w jakim wieku są uczestniczki? Najmłodsze są, które mają 15-16 lat, później są 17-18 i oczywiście elita boksu kobiecego i tych najwięcej jest ponad 130. Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby móc uprawiać ten sport? Nie, po prostu trzeba chcieć, tak jak każdy tutaj. I jak widać na przykład dziewczęta, które występują w ringu, one po prostu są normalnymi kobietami. Jak widać, piękne, wysportowane w ten sposób, a tym bardziej, że umiem się obronić. U mnie to jest coś, co jest wspaniałego. Mało tego, na dzień dzisiejszy widać, że one szermierki na pięści uprawiają bardziej jak mężczyźni. Bo mężczyźni wchodzą do ringu, więcej już bijatyki, podbóg zawodowy, a kobiety już przechodzą na to, że to w stylu lewy prosty, to jest lewy prosty. Pan również jest trenerem? Też pomagam jako trener, ale szczególnie się zajmuję organizacją. Organizacją, bo nie mogę kilka rzeczy robić naraz. Jest to, że mamy trenerów w Gliwicach i zapraszam wszystkich na Kozielską 1, tam mamy salę piękną, miasto nam pomaga nawet przy tym turnieju bardzo dużo. I wkładamy w to serce i dlatego przyjechali tutaj uczestnicy z każdego kontynentu. To jest ogromne wyróżnienie dla Gliwic, także cieszymy się, że jest pan współorganizatorem i może pan brać również udział w takim przedsięwzięciu, a my możemy to oglądać. Dziękuję panu. Zapraszam wszystkich, a szczególnie na finał. W sobotę zapraszam na finał. Bardzo dziękujemy. Stanowisko drugie, Judge 2. Second out, ring wolny. First round, runda pierwsza.
Powiedz mi, skąd pomysł na taką pasję? Od małego ciągnęło mnie do sportu walki. Zaczynałam tak naprawdę od judo. Tam nie wyszło. Wydawało mi się, że ten sport jest nudny, ponieważ zaczynałam w bardzo młodym wieku i nie miałam możliwości konfrontacji z innymi przeciwniczkami. Gdy skończyłam wiek 15 lat, przyszłam na boks. Tak naprawdę od razu mogłam rywalizować w kategorii kadetek, więc tutaj mi się podobało. Mogłam wyjeżdżać na zawody i się sprawdzać i tak po prostu zostałam w tym sporcie. Pan Henryk przedstawi nam jedną z uczestniczek turnieju. Jest to najmłodsza reprezentująca Karpo Gliwice Aleksis Kubicki, która jest przygotowana do Mistrzostw Europy. Już drugą walkę z kolei wygrała i w tej chwili czekamy na resztę, na finał z Indyjką będzie w finale. Także proszę o nam, może resztę proszę pytać, bo to jest najmłodsza uczestniczka. To proszę powiedzieć, ile masz lat? Ja mam 15 lat. Skąd taka pasja? No, zaczynałam boksu w Kanadzie, mój tata bierze mi na trening i tam lubię, czyli tam zaczynać trening. Czyli tata zaszczepił w tobie pasję. Proszę powiedzieć, jak długo tutaj pani zostanie? Ja będę tu na 5 miesięcy. I cały czas treningi? Tak, treningi, szkoła będę robić na laptopie i uczyć się. Dobrze, no to dziękujemy bardzo. Dziękuję. Proszę powiedzieć, jak podoba się panu impreza, sama organizacja? No, jako prezes musi mi się podobać. Po raz 13 odbywają się te mistrzostwa w Gliwicach. Naprawdę, no, to są takie małe mistrzostwa, można powiedzieć, świata, bo jest 17 państw. Łącznie z Azji, z Afryki, także no, przekrój zawodniczek, że tak powiem, z całego świata. O, z Kanady nawet. A proszę powiedzieć, uważa pan, że to jest taki sport, który jeszcze się będzie rozwijał w naszym kraju? Bo tu mówimy o sporcie, boksie kobiecym, który się właśnie rozwija i tu muszę powiedzieć, że no, w dzisiejszych czasach aktualnie mamy lepsze zawodniczki niż zawodników. No to brawo dla kobiet. Dziękujemy bardzo. Nie wiem jak państwo, ale ja kompletnie inaczej wyobrażałam sobie bokserki i walki bokserskie. Kobiety są piękne, utalentowane. Zapraszam państwa również w sobotę na wielki finał oraz dekoracje.